Nowy iPhone 14 Nie. Wszyscy dobrze wiemy, że nie zrewolucjonizuje rynku. Po drugie, nie ma co się tak napinać, to nowe iPhony. Dzisiaj chcę Wam konkretnie opowiedzieć o tym, co wiemy przed premierą, co wydaje mi się, że wiemy przed premierą oraz oczywiście zastanowić się, co tak naprawdę może zrobić Apple, by zaskoczyć nas 7 września. Przynajmniej według Marka Gurmana z Bloomberga wtedy ma być premiera tych telefonów. Tak więc opowieść to będzie długa, zapinajcie pasy i zapraszam Was do materiału. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to koniecznie dajcie subskrypcję, napiszcie komentarz, to będą sygnały dla mnie, że warto tworzyć właśnie takie treści. A zacznijmy od tego, że iPhony zobaczymy 4, tak jak w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o ilość, natomiast zmienią się nieco ich proporcje, bowiem zniknie iPhone mini. No niestety, Apple zdecydowało się na to po tym, jak okazało się, że sprzedaż chyba nie do końca się zgadza i ten iPhone jest zauważalnie mniej popularny od 12 czy 13. Co lubią ludzie, zwłaszcza w tych krajach, gdzie jest dużo ludności, takich jak Indie czy Chiny? Duże ekrany i Apple im to dostarczy. iPhone 14 Max będzie nowym urządzeniem, być może będzie nazywał się iPhone 14 Plus, natomiast najważniejsze będzie to, że będzie miał 6,7-calowy ekran, ale nie będzie modelem Pro, tylko rozmiar będzie go łączył z modelem Pro. Tak więc dostaniemy 6,1-calowe modele iPhone 14 i iPhone 14 Pro oraz 6,7-calowe modele iPhone 14 Max i iPhone 14 Pro Max. Mamy to wyjaśnione, no to przejdźmy do zmian wizualnych. W iPhone 14 Pro i w iPhone 14 Pro Max pojawi się nowe wcięcie, które wygląda, jak je obrócicie, w sumie jak literka I i to jest całkiem sprytne. Natomiast ma ono przede wszystkim sprawiać, że te urządzenia nie będą wyglądały tak jak smartfony z 2017 roku. To wtedy Apple debiutowało z notchem. Konkurencja od tego czasu poszła znacząco do przodu, Apple trochę się zatrzymało. No i tutaj faktycznie jest szansa na to, by trochę odświeżyć te iPhony, chociaż też zauważam po wszystkich renderach i informacjach o tych urządzeniach, że to wcięcie wcale nie będzie takie malutkie i ta tabletka plus kuleczka w dalszym ciągu będą stanowiły sporą część frontu tego urządzenia. Co jednak ważne, Apple dzięki temu nie rezygnuje z Face ID, które będzie także dostępne w iPhone 14 i 14 Max. Tam jednak będziemy mieli tradycyjnego notcha. Wcześniej spekulowano o tym, czy Face ID nie dałoby się ukryć pod ekranem, natomiast Ming-Chi Kuo mówi, że na takie funkcje trzeba poczekać do przyszłego roku. I akurat Ming-Chi Kuo, ufam, jest to analityk, który w temacie Apple zna się jak mało kto. W modelach Pro możemy też spodziewać się wyższej jakości materiałów. Mówi się o bocznej ramce wykonanej ze stopu tytanu, nie zaś z aluminium, jak to miało miejsce dotychczas. W dodatku to urządzenie ma też mieć matowy, ceramiczny tył. Zaznaczam tutaj tematowość, dlatego że ceramiczny tył to nie jest nowość na rynku mobilnym, jednak matowość takiego tyłu byłaby nowością i jeszcze nikt nie odważył się zaimplementować takiego rozwiązania. A myślę, że Apple akurat może mieć tutaj odwagę i budżet na robienie takich rzeczy. W przeciekach mówiono także o powrocie do kształtu przycisków, który znamy na przykład z iPhone'ów 4S. Ja myślę, że do tego powrotu nie dojdzie, że jednak te przyciski, które dotychczas mamy w iPhone'ie, są całkiem wygodne i faktycznie pod tym względem zostanie tutaj status quo. Tak samo będzie z portem Lightning, który ma być wymieniony na USB-C, ale dopiero w 2023 roku. Tak więc ten iPhone z tego powodu może mieć na przykład wartość kolekcjonerską. W ogóle odnoszę wrażenie, że iPhone 14 i 14 Max, czyli te bazowe, tańsze, będą potraktowane nieco po macoszemu. Wskazuje na to też informacja, którą dzieli się bardzo dużo serwisów, że nie będziemy mieli w nich nowego procesora, a zagości tam ponownie Apple A15 Bionic. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest absolutnie coś, co należy odbierać jako negatywny fakt, bo tak naprawdę Apple A15 Bionic jest nadal cholernie potężnym procesorem, który pokonuje większość tego, co możemy znaleźć na Androidzie, a dodając do tego optymalizację Apple, na pewno będziemy mieli do czynienia z urządzeniem wydajnym. Pojawia się pytanie, czy w tym roku ukaże się procesor Apple A16 Bionic? I odpowiedź brzmi tak. Zostanie on zarezerwowany dla smartfonów Pro, natomiast nie będzie to aż tak duży skok w wydajności, dlatego że nadal będzie to procesor opierający się na 5-nanometrowym procesie TSMC, tym samym, który został zastosowany w Apple A15 Bionic. Więc jeżeli będą jakieś ulepszenia, to one mogą na przykład dotyczyć modułów łączności, czy może przyspieszenia jakichś elementów związanych z procesorem, natomiast nie bezpośrednio samych rdzeni. Osobiście wydaje mi się, że i Apple A13 Bionic i A14 i w sumie A15 działają na tyle żwawo, że większość użytkowników i tak nie odczuje tej przesiadki na A16. To, co mogą oni odczuć z kolei, to nowa pamięć operacyjna, bowiem zmienia się jej format z LPDDR4X na LPDDR5. Samsung będzie w stanie dostarczać takie kości w rozmiarze 6 GB dla iPhone'a 14 i 14 Max
oraz 8 GB dla iPhone'a 14 Pro i 14 Pro Max. Takie pamięci będą miały większą przepustowość i myślę, że faktycznie to może naprawdę pozytywnie przełożyć się na to, jak urządzenia pracują. Słysząc o tych wzrostach wydajności, zapewne chcielibyście, żeby nowe iPhone'y miały ekrany z większą częstotliwością odświeżania, przynajmniej modele 14 i 14 Max. I tutaj muszę Was zasmucić. Według analityka Rosa Younga w tańszych modelach w dalszym ciągu będziemy mieli ekrany z odświeżaniem do 60 Hz. Co warto zaznaczyć, według analityka Rosa Younga próba została podjęta, natomiast ani LG, ani BOE nie były w stanie dostarczyć ekranów o takiej jakości, by Apple mogło zaimplementować, nie wiem, na przykład odświeżanie 90 Hz. Więc jeżeli będziemy chcieli korzystać z ProMotion, to zostają nam tylko modele Pro. Nie pojawiły się jeszcze w sieci informacje dotyczące konkretnej rozdzielczości tych ekranów, natomiast wiemy, że nieco zmieni się ich rozmiar. Ten, który znajdziemy w iPhone'ie 14 i 14 Pro, będzie miał 6,12 cala, wcześniej było to 6,06, a gdy chodzi o model Max, zmiana jest jeszcze mniejsza, z 6,68 zmieni się to na 6,69 cala. Tak więc jest szansa na odrobinkę, ociupinkę mniejsze ramki. Co mnie akurat niepokoi w tym całym zamieszaniu dotyczącym tego telefonu, to fakt, że nikt nie wspomina o nowych technologiach ładowania, na przykład szybszym ładowaniu. Mam nadzieję, że jednak Apple pod tym względem nas zaskoczy, bo no, nie ukrywajmy, jest słabo. I jeżeli będziemy mieli jeszcze większe akumulatory, to wszystko będzie nam się jeszcze bardziej nieznośnie dłużyło. Gdy chodzi o pojemności baterii, nie będę Wam ich recytował, tutaj wyręczy mnie Kuba i pokaże je na ekranie. Ja mogę za to powiedzieć, że te informacje pochodzą od użytkownika Shrimp Apple Pro, który ma akurat w miarę dobre dojścia, jeśli chodzi o rzeczy związane z Apple. Więc myślę, że faktycznie te nieco większe akumulatory w modelu iPhone 14 i nieco mniejszy akumulator w modelach Pro to będzie coś, co może być tak naprawdę w tych urządzeniach faktycznie i też myślę, że raczej nie wpłynie to jakoś znacząco na czas pracy na jednym ładowaniu. Co w takim razie mogłoby zmienić czas pracy na jednym ładowaniu? Myślę, że funkcja, która w Androidzie istnieje już od dobrych 8 lat, natomiast na iPhone'ie dotychczas się nie pojawiała. Mówię o Always On Display. Redaktorzy 9to5 Mac doszli do informacji, według których wynika, że w becie iOS 16.4 można znaleźć tapety, które nie do końca są tapetami, to znaczy mają funkcje wektorowe. Są w stanie się przyciemniać, są w stanie się poruszać, więc nie będzie problemu z ich wygaszeniem i by przestawiały się one co nieco na ekranie, tak by uniknąć wypalenia pikseli. A w dodatku po takim wygaszeniu widzimy nadal ten zegar, który ustawimy sobie na ekranie blokady, co także jest nową funkcją iOS 16. Każda z predefiniowanych tapet ma posiadać taki tryb sleep po to, by jednocześnie wyświetlała nam się jakaś treść, ale też zostały na przykład kontury tej tapety. Zobaczymy, jak Apple to zaimplementuje, choć można już zobaczyć w sieci mniej więcej, jak to może wyglądać. Ba, pokazywane jest to nawet na 5-letnim iPhone'ie X, więc jest szansa, że faktycznie będziemy mieli do czynienia z ciekawą funkcją, która być może zostanie zaimplementowana szerzej. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że przynajmniej przez krótki czas będzie to ekskluzywne rozwiązanie dla serii 14. O reszcie funkcji, które mogłyby być dedykowane nowym iPhone'om, nie wiemy jeszcze zbyt wiele, ale być może, według redaktorów CNET, funkcja Visual Lookup, która pozwala nam wycinać obiekty ze zdjęć i przenosić je na przykład do wiadomości, mogłaby mieć zastosowanie także podczas nagrywania wideo, po to, by na przykład ustawiać ostrość na konkretnym obiekcie i tylko na nim, i też przełączać się między obiektami, a nie punktami ostrości. To by było super, jednak nie jestem pewien, czy to będzie takie proste do zaimplementowania, jak teraz to brzmi, więc tutaj akurat bym poczekał. No a poza tym dostaniemy więcej funkcji, które znamy już z bety iOS 16. Wśród nich m.in. powiadomienia, które będą lokowane na dole i też takie, które będą się grupowały, tak by wydarzenia sportowe nie zawaliły nas 50 powiadomieniami. Oprócz tego będą pewne usprawnienia związane z trybem skupienia, który będziemy mogli ustawić z poziomu ekranu blokady. Zmieniając tapetę, zmienimy też tryb skupienia. Będą także zmiany wewnątrz systemu nieco wizualne, pojawią się pewnie nowe widżety i pewnie też nowe skróty, więc na pewno będzie działo się sporo, ale też podejrzewam, że Apple po prostu nie chciało tego wszystkiego wypuszczać przed premierą iPhone'ów, żeby coś sobie zostawić. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że Apple wykona analogiczny ruch do Samsunga. Obydwaj producenci w poprzednich latach bazowali na 12-megapikselowych matrycach głównych, jednak Apple w modelach Pro chce postawić na 48-megapikselowe aparaty. Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że mają z tego wychodzić lepsze zdjęcia nocne, chociaż tutaj pierwsze informacje mówią, że właściwie to są problemy z tymi zdjęciami nocnymi. A drugi powód jest związany z wideo. Apple może w końcu zdecydować się na umożliwienie nagrywania wideo w rozdzielczości 8K. To są zmiany zarezerwowane dla modeli Pro, tak samo jak ujednolicenie obiektywu przybliżającego. Wcześniej mieliśmy do czynienia z tym, że w modelu 13 Pro był inny, a 13 Pro Max jeszcze bardziej przybliżający. Teraz w obydwu modelach mamy dostać jednolite, trzykrotne przybliżenie, nie znamy jeszcze jego parametrów,
Natomiast znamy parametry nowej przedniej kamery i ta pojawi się w całej serii 14, o czym informuje Ming-Chi Kuo i będzie to naprawdę imponująca kamera. Przede wszystkim dostanie autofokus, co wcale nie jest tak oczywiste jednak, gdy chodzi o przednie aparaty, a w dodatku zwiększy się jasność przesłony do f1.9, tak więc to rozmycie z tyłu może być bardziej efektowne. W dodatku soczewka ma mieć 6 szkieł, więc też ma być to wszystko bardziej odporne na przykład odblaski czy odbijanie się światła pod różnymi kątami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. iPhone i tak robił dobre selfie, ale jeśli to uda się poprawić, no to będziemy mieli po prostu mistrza selfie na lata. Wiem, że przyszliście tutaj po odpowiedź na to pytanie, ile będą kosztowały nowe iPhony, i akurat są dwa scenariusze. Jeden bardziej pozytywny, drugi no bardziej negatywny, czyli droższy. Zacznijmy od pozytywnego scenariusza, który zasugerowali dwaj leakerzy. iPhone 14 będzie kosztował $799 w Stanach Zjednoczonych, plus oczywiście podatki. U nas przy obecnym kursie dolara to może nie być 4199, jakie mieliśmy rok temu. Bardziej bym się spodziewał 4699 zł. iPhone 14 Pro kosztowałby $999, czyli no pewnie 5700 zł obecnie, a iPhone 14 Pro Max $1099, czyli na nasze pewnie 6299 zł. Ja tak sobie strzelam z tymi cenami, bo kurs dolara jest bezlitosny. Apple też zawsze było bezlitosne. No więc może porozmawiajmy jeszcze o złym scenariuszu. Ming-Chi Kuo sugeruje, że będziemy mieli podwyżkę cen iPhone'ów od 10 do 15%. No i wtedy te ceny mogą stać się naprawdę nieatrakcyjne. Istnieje też ryzyko, że Apple podniesie cenę poprzedniej generacji, tak jak zrobiło to z MacBookami, po to, żeby przekonać ludzi do zakupu nowych, no bo nie będą one dużo droższe. Natomiast te triki psychologiczne, mam nadzieję, że na Was nie zadziałają. Zapraszam Was gorąco do komentowania tego materiału i też powiedzenia, czy przymierzacie się do zakupu nowych iPhone'ów, czy jesteście nimi podekscytowani, czy może jednak ten hype już nieco osłabł. Zobaczymy 7 września, co tutaj pokaże nam Apple, natomiast teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Cześć!